Twoją trenerką była Justyna Steczkowska. Masz cały czas z nią kontakt? Czy ona spełniła Twoje oczekiwania jako trenerka, która dalej gdzieś tam Cię motywuje, czy jest koło Ciebie? Zdecydowanie jestem bardzo zadowolona i nie wybrałabym inaczej, nawet gdyby teraz się cofnął czas. I myślę, że z Justyną bardzo mocno się spotkałyśmy na takiej płaszczyźnie wrażliwości muzycznej i też takiej na życie. Justyna bardzo, nie wiem, myślę, że ja ją bardzo polubiłam i bardzo kontakt z nią był dla mnie dużym wyróżnieniem i ja jestem też jej fanką, więc takim duży zaszczyt to był dla mnie. I wszystkie jakby rady, które mi dawała, czy dotyczące śpiewu, czy dotyczące interpretacji, czy nie tylko związane z muzyką, mam do dzisiaj w sercu i były dla mnie bardzo ważne. Korzystam z nich. Kontakt mamy. Cały czas czekam, ponieważ mamy w planach trasę koncertową, taki tribut tu Krzysztof Krawczyk. No właśnie, obiecywała, pamiętam tak, jeszcze na finale, tak, obiecywała. Tak, to jest sprawa otwarta, która się niestety przesunęła przez wojnę na Ukrainie. I ten koncert, ta cała trasa się przesunęła, więc mam nadzieję, że niedługo staniemy z Justyną znowu na jednej scenie.